Cześć, witajcie w kolejnym poradniku do Tekkena 8. Tym razem mamy Fenga i jesteśmy w wersji 1.07. Moim gościem jest Shadow. Witam cię. Siema. Dobra, pozdrawiamy tutaj fanów Shadowna, pozdrawiamy Bolzgę, całą w zasadzie scenę Tekkena. No i przejdźmy może już do konkretów. Powiedz mi proszę, jaką postacią jest Feng? Czy jest to postać ofensywna, defensywna, czy może gimmickowa? Powiem szczerze, Feng może być i ofensywny, i defensywny, i gimmickowy. Wszystko zależy od gracza tak naprawdę. Ja mam bardziej defensywny styl gry, ale są gracze, którzy grają bardziej ofensywnie i im to też oddaje. Także Fengiem można grać na wiele sposobów, przez to, że tak jest Kenpo. Do tego przejdziemy później. Które może służyć właśnie do defensywy, do jakiegoś wymuszania whiffów i tak dalej. Są też ruchy na duże plus klatki, albo szybkie połki, które pozwalają wywierać presję, DF1, które jest 0 na bloku, B3, które jest takim obecnie najmocniejszym ofensywnym ruchem Fenga tak naprawdę, z QCF1 plus 2 też, które w stosunku do Tekkena 7 jest osłabione, ale dalej to jest mega dobry cios. No i jeśli chodzi o jakieś gimiczki, no to Feng słynie z Evasion, mamy UF2, mamy Backswing, BF1, mamy UF3 plus 4 na przykład, mamy DB3, które też niektóre midy nawet czasami potrafił ominąć. Mamy D2, które crashuje haje. No i oczywiście back Kenpo. B3 plus 4, no... Generalnie Feng to postać, której każdy ruch jest dobry tak naprawdę, mi się wydaje. Jest takie powiedzenie, że gracze Fenga zapłacili za całą move listę, kupując Tekkena, więc będą używać całej move listy. To troszkę się z tym zgadzam. Kiedyś odpaliłem Fenga i w sumie gubiłem się z tym, jakiego ciosu używać, bo tyle ciosów ma dobrych. No dobrze, to powiedz mi, jakie ma najważniejsze plusy i jakie ma najważniejsze minusy, jeśli w ogóle ma jakieś minusy. No to zacznijmy od plusów, ich jest zdecydowanie więcej. Ma dobry movement, ma bardzo dobry backdash, ma ok stepa, ma bardzo dobry punishment, ma high save power crash, który jest hidden gaugerem, co myślę, że każda postać, która ma coś takiego, to jest już zawsze plus dla tej postaci w Tekken 8. Jeśli nie masz hita nawet, to ten power crash daje gwarantowany follow-up, co też jest dosyć mocne, możesz zrobić stompa. Co jeszcze? No, ma dosyć dobry keep-out, mi się wydaje, do czego mu służy standing trójka. I cały string, czyli ten 3-3, 3-1 plus 2, 3-3-4, o tym będę mówił trochę więcej później, bo tam jest trochę sosu z tym związane. No, bardzo dobre lowy, DB3 oczywiście, dół 2, full crouch DF4-1. Feng ma taki pakiet lowów, można powiedzieć. Jak ktoś lubi postacie z dobrymi lowami, to Feng będzie bardzo dobry. Jeżeli chodzi o minusy, no to jest sidestepowalny do lewej. Jest B4, które wyłącza sidestepa tak naprawdę. Niby nie jest pokazane, że to jest homing i niby da się to stepnąć, ale jest to bardzo trudne i raczej zazwyczaj nie wychodzi. I szczerze mówiąc, największą wadą Fenga jest gracz Fenga. Jakby tylko gracz może limitować tą postać w jakiś sposób. A to jest ciekawe podejście, nie powiem. No sam się zastanawiałem, jakie tutaj Feng ma minusy. Na opór tego można by powiedzieć, że barka jest karalna, ale z drugiej strony mamy barkę w hicie, więc to po prostu
to, że tak powiem, niweluje ten argument. Omigadus też ma w sumie całkiem spoko, on jest co prawda w miarę wolny, ale ma dobry zasięg, jeszcze ma kontynuację. Tak, i tak, tak, dokładnie ten trzeba zrobić 4 tylda 3 tam potem. Mhm. No dobra, to może przejdźmy w takim razie już do konkretów i zacznijmy od połków. Jakie ma dobre połki? Przede wszystkim DF1, 14-klatkowa, ale jest 0 na bloku, jak widać. To jest mega mocne, bo no, zwłaszcza na low levelu jest taki popularny flowchart właśnie DF1 w back1. I no, można to setupować w ten sposób, ale no, wyżej raczej to nie zadziała, no, ale ogólnie ruch jest mega dobry, no bo mało kto ma DF1 0 na bloku, właściwie chyba, nie wiem czy jakaś postać poza Fengiem ma DF1 0 na bloku, może ma, nie sprawdzałem DF1 na każdej postaci, więc nie wiem. Jest plus 6 na hicie, na counter hicie jest tam plus 20 ileś, czy tam 30 nawet, z tym takim efektem przewrócenia się do tyłu. Tam nie ma żadnego gwarantu, no ale definitywnie jest twoja kolej, nie? Po tym ciosie. Dalej mamy back 4, 12-klatkowy mid, to już wcześniej mówiłem, to jest najmocniejszy homing Fenga. Plus 4 na hicie, na bloku jest minus 9. No i tak jak mówię, służy do wyłapywania sidestepujących przeciwników. To jest najlepszy cios do tego, no bo jak sam już zauważyłeś, DF3 plus 4 jest wiele wolniejsza. No i to jest najlepszy cios do tego celu. No, mamy dół 4, 0 na hicie, też jest mega dobra. Mamy oczywiście DB trójka, plus 4 na hicie, na bloku karalne na minus 15. Nie każda postać to wybije, no ale większość castu. Na counter hicie jest hit throw i Feng wchodzi w backturn. To ja wiesz co, może dodam przy okazji tutaj tego bloku, że Feng jest w kucaku, więc taki Eddie nie ukara tego WS1, dlatego że WS1 idzie na high, więc ona zwifuje. Mhm. Tak, mamy B2, high crash, tak już mówiłem, minus 1 na hicie, na bloku tylko minus 12, więc to też spoko low. No, ma 20 klatek, więc jest trochę wolniejszy, więc to też jest spoko, bo można sobie ten timing fajnie myśleć, nie? To jest fajne. No i DF4, full crash DF4, przepraszam. I jeśli zrobisz cały string DF4-1, to jesteś plus 6, jeśli zrobisz tylko DF4, jesteś plus 3 w backturnie. I z karaniem tego lowa jest taki myk, że jeśli zablokuje się tylko samo to kopnięcie, to jest to minus 13, ale jeśli dokończysz cały string i ktoś to kucnie, to wtedy jest na wybite. I to jest takie, no, trzeba po prostu, nie wiem, zareagować na to, że leci sam ten kopek, nie? Wiesz co, nie wiem jak z innymi postaciami, ale tutaj miśki mają na to option select, na karę, bo robisz coś takiego, że nie wiem, czy kojarzysz w ogóle ten motyw, czy nie? Chyba nie. Dobra, to jest tak, robię FC DF4-1, no nie? I teraz tak, jako misiek robię WS1-2 z odpowiednim timingiem, czyli ta seryjka mid-mid. I teraz tak, jeśli ty zrobisz samo WS, jeśli zrobisz samo tam jedną opcję, to ja z danym timingiem zrobię ci WS1-2, a jeśli zrobisz drugą opcję, to będę miał trochę większego block stana, przez co gra nie odczyta mojego inputu na jedynkę, ale odczyta input na dwójkę i zrobi ci wybitkę. A. To ciekawe, szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, nie labowałem za bardzo niedźwiedzi jeszcze. No to słuchajcie, jak gracie na Fenga, będziecie grali na Fenga, polabujcie sobie jakie tutaj macie opcje, bo to jest faktycznie mega dobry cios. Coś o czym nie wspomniałem na samym początku, coś co mówi każdy, czyli jab oczywiście. Ta standing trójka też jest spoko połkiem właśnie, możesz hit konfirmować 3-3.
i z takim naprawdę mega dużym delayem nawet możesz to hit konfirmować. DF4, że spoko. To też możesz hit konfirmować do DF4-3. Co jeszcze? W sumie to tyle. To ja tylko dodam, że Feng ma dwa Snake'e. Jeden to jest SS4. No tak. Tak. Asicep 4, który jest tak na granicy czytelności, powiedzmy. Bo to jest tam między 20 a 22, raczej ciężko. Z drugiej strony to jest z sidestepa tylko, więc można to w jakiś sposób przewidzieć, przygotować się na to. No a drugi to jest DB4 i to już jest sytuacja taka, że jeśli tego nie zablokujecie, no to to jest zdecydowanie wasza wina. Tak, a propos sidestep 4, to zdecydowałem się nie wspominać o tym ruchu z takiego względu, że sam rzadko go używam. Szczerze mówiąc, zapomniałem o nim trochę, właśnie przez to, że ludzie często potrafią reagować na ten low, przez to, że on jest ze sidestepa. I jakiś taki naprawdę dobry gracz będzie w stanie na to reagować bez problemu. Rozumiem, no ja wiesz co, trochę mam traumę z Tekena 5, bo tam ten cios miał bardzo mało na bloku. Tam nie był stagger, tam wydaje mi się, że nawet było chyba 14 na bloku. W każdym razie, no tam tak, naprawdę tak. To SS4 było mega, mega mocne. No dobra, to jeśli to są już wszystkie logi liczące, tak jak mówisz, tego ciosu z Kenpo, ja może jeszcze w sumie dodam, bo powiedziałeś Duel 4 na początku, ale to ma kontynuację, którą można też opóźniać, więc jeśli ktoś będzie próbował ukarać nasze Duel 4, które ma minus 11, no to może dostać kontynuację tutaj, która na przykład wrzuci go na ścianę. Plus całość jest chyba, tak, naturalna na Counter-hicie. A, jeszcze, czekaj, jeszcze zapytam o Lowka. Tego. Jest to low. Definitywnie jest to low. Minus 13 na bloku, albo minus 14, 14. Z tego co pamiętam. Również go nie używam z tego powodu, że ludzie są w stanie na to zareagować. To jest taki low typu do mieszania 40 grze setu, wiesz o co chodzi. Rozumiem, ale czy dobrze kojarzę, że nie można go sparować? Nie, nie jest low parowalny, nie da się. Okej, okay. No właśnie, to tutaj warto dodać. Dobra, to już chyba wszystkie lowy nie będę więcej wymieniał. Przejdźmy w takim razie do juggle starterów, a tych on ma troszkę. No to oczywiście 15-klatkowy hopkick, UF4. Już nie jest wadą Fenga jak w poprzednich Tekkenach, ponieważ teraz ma zdecydowanie lepszy zasięg. Szczerze mówiąc, ja sam bardzo lubię sobie takiego hopkiczka na poddymkę zrobić. No i tyle, no, standardowy hopkick. Nic się tutaj nie dzieje, nie jest taki jak Claudio, że tam nie wiadomo jak crashuje i tak dalej. No, taki w porządku hopkick, tyle. Na 18 klatek mamy F4B. No i tam jest potem combo, odwracasz się, no i tyle. I to sięga takie ciosy typu WS2 lawka, bo on tam ma taki pushback na bloku, że hopkick tego nie sięgnie, a to już sięgnie bez problemu. Więc to jest właśnie punish na tego typu ruchy. No i na 21 klatek jest F3-4, raczej służące do whiff punishu niż do karania ruchów, bo nie wiem, jest mało ruchów na jakieś, nie wiem, minus 1000. Rage arty też już nie są tam grubo minus 20, żeby tam karać, więc no, to raczej whiff punisher, ale jeśli jakiś ruch jest co najmniej minus 21 na bloku, to można tego użyć. Tam jest jeszcze F3-2, które da się hit konfirmować swoją drogą też. No i tam zostawia na plus 8, z tego co pamiętam. Tak. Mhm. Więc to też jest całkiem spoko. Też jest właśnie F3 na approach całkiem ok. Sidestep 4 daje instant tornado.
DF3, która daje Instant Tornado, Kenpo 3, która też daje Instant Tornado, no i Snake Edge DB4. Tak, jeszcze jest, ja kojarzę jeszcze co najmniej dwie wybitki na normal hicie, czyli Hopkicka opóźnionego UF Neutral 4, który ma 23 klatki. Tak, tak, ale to taka właściwie uniwersalna wybitka dla każdej postaci, więc... No ale fakt. Mhm. Tak, jeszcze jest FF4. Tak, ale tego raczej się nie używa. To jest ruch do używania w komboskach raczej. No wiesz co, nie powiem ci teraz w jakiej walce, ale kojarzyłem sytuację, bo tak, bo samo FF4 ma na bloku minus 15, czyli jest bez, tak, czyli tak. Jest karalna wybitkę. No i zdarzało się, że ludzie blokowali pierwszy cios, myśleli, że drugi nie wyjdzie i łykali wtedy ten drugi cios. Tak, tak, Joka tak robił na turniejach, także no, pod mind game, tak, ale generalnie nie jest to kara ani nic. Trochę gimmick po prostu. Raczej w kombosach i do mind game'ów, tak. Tak, jeszcze wybitką jest WS3. Tak, to jest 15-klatkowa kara. I jest jeszcze Skull Croucha DF2, taki a la Nut Punch Johnny'ego Cage'a z Mortal Kombat. O właśnie, nigdy nie wiedziałem jak to się robi. Okej, to teraz już wiem. I po tym czasie zostajemy w FC, tak? Tak, tak. Juggle Startery w hicie. No to FF2. Już wchodzę do hita. FF2. Kenpo 2. I to tyle. Jeszcze kiedyś był Backturn 2, ale teraz dostał nerfa i tam jest tylko gwarant. Barek też nie daje na hicie combo. Tylko jak się podczas juggla robi Barek w hita, to wtedy jest przedłużeniem kombosa. Jeśli wcześniej się nie użyło hitbursta, to jest ważne. No i w sumie to tyle. Dobra, to teraz przejdźmy do postaw, więc tutaj na pewno będziesz mówił o Kenpo. Ja może zacznę od tego, bo to jest taka kategoria postawy i specyficzny movement. Czyli zacznę właśnie od tego, że Feng ma Swaya do przodu, ale do tyłu już nie ma, czyli ma tylko w ten sposób. Tak, i jak już mówimy o Swayu, to jest jeszcze tak zwany Snake Dash, czyli Do Death Neutral. To jest postawa, z której Feng może robić ciosy z Wild Standing, czyli robić na przykład sobie WS1 z tego... Oj. O, właśnie. Trochę trzeba się... O. O, właśnie w ten sposób. I jest to właśnie też spoko narzędzie do approachu AWS-1 właśnie przez tego Snake Dasha, nie? No dalej mówiąc o movementzie, no to Kenpo, tak jak mówiłem, stance, który można używać w defensywie, stance, który można używać tak o, bo jeśli jesteś graczem Fenga i nie zrobisz Kenpo w 5 sekund, to dostajesz drgawek. Lub ofensywnie, przez to, że jest Hell Sweep i przez to, że możesz sobie wejść w Shifting Clouds trzymając przód. Omawiając wszystkie ciosy ze Stensa, no to mamy Kenpo 1, to jest low, minus 13, zostałe w crouchu, 4 na hicie, na counter hicie jest gwarantowany stompik, crouch cancel stomp. Kenpo 2 to jest 14-klatkowy hidden gauger, jest highem, jest minus 9. To jest najszybsza opcja na jakieś whiffy. Kenpo 3 to jest launcher. Tak jak mówiłem już wcześniej, od razu daje tornado na hicie. Jest minus 14. Co jest zbuffowane względem TK7, gdzie ten ruch był pod koniec gry minus 16, więc teraz tylko nieliczne postacie są w stanie to wybić, na przykład Kazuya.
albo Reyna. Jest jeszcze Ken po 3 plus 4. I jest Ken po 3 plus 4, 3 plus 4 właśnie z tą sprężynką. To jest właśnie jeden z tych gimików, bo jeżeli kogoś złapiesz na tą sprężynkę, no to ona daje full combo. I jest od minus 3 do 0 na bloku. Tam zależy od klatek i tak dalej. I tę sprężynkę, tutaj może dodam, można robić też normalnie leżąc, nie tylko w tej sytuacji. Tak, tak, tak. Poprzez back 3 plus 4 leżąc. No i mamy Shifting Clouds, czyli shoot Kenpo, jak to niektórzy mówią. Tutaj jest taki myk, że jest tutaj wbudowane pary, które działa po dwóch ciosach i launchuje. Więc możesz nagrać na przykład jak, nie wiem, jakaś najprostsza frekwencja, nie wiem, dwa jaby, coś tego typu. Albo nagraj sobie jab w 1-2. No i jak będzie robił to 1-2, to zrób właśnie Shifting Clouds. Tylko muszę... Aha, bo mogę od razu... Czyli mogę tak, to tak, zrobić tak, bez tak. Przejścia do Kenpo, okej. Okay. Tak, tak. O, i jak widać to launchuje. Jest combo, no to tam na końcu filmu kombosy będą, więc to też uwzględnię, bo to też jest całkiem ważne. Da się czasem kogoś na to złapać i warto znać combo, żeby nie tracić obrażeń w takiej sytuacji. To pary działa tak dziwnie, w sensie chyba niektóre kopniaki też paruje. Nie jestem pewien, jak jest z łokciami i tak dalej. No i też Shifting Clouds służy Fengowi jako option select w pewnych matchupach, na przykład na Reyna albo na Lidia. Jak Lidia jest w tym stansie Heaven and Earth, on się nazywa chyba? Tak jest. No to Feng na dwie z tych trzech opcji może użyć Shifting Clouds i docisnąć sobie jeden. I wtedy ma wybitkę. Tylko na unblocka to nie działa. No i przechodząc Shifting Clouds 1, to jest Power Crash, ale z minus 15 teraz. Tak, a nie 8. Mamy Shifting Clouds 2, to jest ruch na high. I można, trzymając tył, wejść w backturn. I ja tam mam taki flowchart właściwie, że na bloku, jeśli przejdziesz z Shifting Clouds 2 w backturn, to jesteś na zero. Więc i przez to, że nie widać w ogóle tego, jak Feng przechodzi w ten backturn, to nie wiem, można tam zrobić backturn 1 plus 2 albo backturn D3, czyli no, odcinę, która też launchuje. Shifting Clouds 3 to jest High Homing, plus 3 na bloku. Powinno dawać backturn 3, jak na gwarant, jeśli od razu to zrobisz. A trójka chyba. O. Tak. No i Shifting Clouds 4. Lowek plus 4 albo plus 3 i na bloku minus 13, na kanterze tak właśnie teraz robisz gwarantowany barek. Ale nie wiem, szczerze mówiąc zdarzyło mi się chyba z dwa razy w meczu, żeby wpadł mi ten ruch na kanter i za każdym razem zapominałem tego barka dociskać, ale warto o tym pamiętać. Okay. No i jeszcze Shifting Clouds 1 plus 2 to jest save me. I na hicie jest gwarantowany stomp. Więc jeśli chcesz zrobić coś, jak to się mówi, na pałę z tego Shifting Cloudsa, to zazwyczaj robisz to, bo to jest najbezpieczniejsza opcja tak naprawdę. Cały stance można sidewalkować w lewo, właśnie dlatego dostał tam hominga. No ale... mało kto to robi, no ale jak ktoś wie, to się da. To teraz inne ciosy, które jeszcze tutaj nie zostały wymienione. No to
zaczynając właśnie od wcześniej wymienionych ciosów, które da się hit konfirmować, DF4 trzymamy, które zostawia na plus 15, więc klikanie tam czegokolwiek to jest samobójstwo. Nie wiem, czy nawet Rajard można tam kliknąć, nie jestem pewien. Jest F3-2, które też się da hit konfirmować. Jest DB1-4, które też się da hit konfirmować, tylko że to jest... Jest dosyć małe okno tam. To jest raczej na zasadzie DF2-1 tego, Kinga. Że widzisz, że pierwszy przeszedł, tylko dociskasz drugi. I da się to zrobić, ale no jest to całkiem trudne. Tam na upartego jest na wymianę DB1-2, ale to jest karalne. Na tam minus 10 chyba, czy minus 12. 11. O, no to 11. I po DB1 można jeszcze przejść w Kento swoją drogą, trzymając tył. Albo w Shifting Klaus, trzymając przód. Tak samo właśnie po FF3. Po FF3 właśnie wchodzisz w Shifting Clouds. No i Shifting Clouds też można sobie przejść do Kenpo, trzymając tył. Ale nie odchylasz się, zostajesz w miejscu wtedy. Mogę opowiedzieć o jakichś gimiczkach. O właśnie, jeszcze Hell Sweep z Kenpo. Także no... 4-1 plus 2. Drugi cios high clashuje, to jest stare F1 plus 2 Fenga, tam z Tekana 6. Jest ten cios chyba karalny, nie wiem, na jakieś jab stringi tylko, jeżeli się go zablokuje, i to też nie każda postać jest w stanie dosięgnąć. I co? Jeszcze by tu o tym powiedzieć. No... Hellsweep ten przebija ściany, więc tak jak mówię, jest to dobra opcja ofensywna przy jakichś breakowalnych ścianach czy balkonach. Ja bardzo lubię wykorzystywać, widzę, że mało graczy Fenga tego używa. Ja jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, może jeszcze się nie przyzwyczaili do tego ciosu, ale uważam, że warto go używać. Wracając do różnych gimiczków i tak dalej, no to mamy ładowane ciosy na przykład. Mamy 3-1 plus 2 ładowane, które przy ścianie chyba zostawia tam na plus 17. Jest ten taki efekt tego New Tactics z Tekena 7. O, właśnie. No i jak już mówiłem, 3-3 można mocno delayować. Myk jest taki, o właśnie, jeszcze o tym powiem. 3-3, jeżeli po prostu sobie wymaszujesz, zrobisz od razu, jailuje. A jeśli zrobisz opóźnienie, to ten drugi hit można kucnąć. Bo teraz jest mid-high w Tekenie 7 i wcześniej to był high-high, więc przez to nie było takie mocne. Jeszcze jest taki myk, że jeżeli drugi cios trafi na counter-hicie, to można dostać czwórkę i wtedy to jest gwarantowane. Powinno być przynajmniej. O właśnie. I sam ten trzeci hit z tego 3-3-4, jeśli wejdzie na counter hicie, przewraca i daje gwarantowany backturn 3. Po prostu trójka. Tak. No i tyle. Generalnie... Aha, i jeszcze po czwórce trzymając tył można skancelować ten ostatni cios i wejść w backturn po prostu, bez tego. Więc no to można poszpącić ciosem. Mój ulubiony cios do mieszania, szczerze mówiąc. Właśnie też z tym unblockiem możesz tego nie trzymać, ale wtedy to jest minus 12. Czekaj, z unblockiem? Unblockiem, chargem.
Przepraszam. No właśnie. Tak, no to jest tak, że te chargowane ciosy przez to, że teraz zadają chip damage, to one trochę wyglądają jak unblocki. Tak. No i właśnie chip damage na tym ciosie jest też niesamowite. Nie wiem, 13 chipa bije? Czy ileś? Zaraz zobaczymy. Okay, tak. 14. No właśnie, więc to jest mega dużo. Generalnie da się to sidewalkować niby do lewej, ale no, trzeba być na to gotowym. Generalnie. Wiele osób ma problem, że z tym dealować jeszcze. To się na pewno zmieni. Jak ta gra będzie iść dalej przez lata, ale no. Póki co jest to problem dla graczy, żeby na to reagować. No oczywiście gwarantowane follow-upy. Mamy bug jeden z barek, to taki najbardziej znany chyba. Każdy to zjadł kiedyś. Tam leciutki dasz. Mhm. Okej. Mamy UCF 1 plus 2 na counter hicie też. W barek. To jest teraz gwarantowane. Kiedyś to był stomp, teraz mu to zbuchowali, bo tego potrzebował. Mamy jeszcze back 3 na counter hicie, które daje gwarantowane FF3. Jak to dziwnie odrzuca. Kurczę, nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem to. Dobra, wiem. Ten cios odrzuca tak, jakby przeciwnik łamał sobie kręgosłup. Już sobie tak przypomniałem, bo to taki ragdoll się robi. Mamy jeszcze na counter hitie WS1-2-1. Ostatni hit daje też gwarantowany barek, tylko to jest mega ryzykowna opcja, bo to jest minus 14. To było jakoś mniej, chyba minus 12, czy jakoś tak, czy 13. Tak, nie 7, teraz 14, więc to jest mega ryzykowne. I ogólnie nie wiem, jakoś mam wrażenie, że już mało kto w ogóle na to chodzi. Każdy zna ten string z jakiegoś powodu, nikt tam klikać nie chce. Jest jak jest. UF1 na kucających. Przeciwnik musi kucać. Mhm. Ten chyba gwarantowane jest barka? Nie, 12 jest. Nie. Na 1-3 jest gwarantowane. Lub w hicie back 1, które do tego przejdziemy, przewraca właśnie bez efektu counter hita i daje od razu combo. Więc chyba możemy opowiedzieć o tych ciosach hita teraz. Wiesz co, jeszcze jakbyśmy zanim przejdziemy do hita, jakbym chciał powiedzieć trochę o może takich ciosach, które są relevantne, nazwijmy to na niższym poziomie. Jest taka seria, która jest początkiem dziesiątki, to jest taki, chyba początkiem dziesiątki, to jest taki Junkyard Fanga, tylko nie pamiętam jak się go robi. Tył 2, 3, 4, 2. Tak, tak, bo powiem ci, że ja nawet to widziałem na jakimś Challengerze czy Masterze TWT, że ktoś tego używał i byłem przerażony. Tak, to też jest tak samo jak, nie wiem, DB222 na przykład, to są ciosy do szpącenia właśnie pęgiem. DB22 to też jest tam taki gimmick, że to na counter hicie DB22 launchuje. I to DB22 można cancelować, robić DB22 DB, czy DB22 tył. O, w ten sposób. I cancelujesz w ten sposób. Można tak sobie loopować na przykład. Ja tak czasem lubię robić. Jeżeli skończysz cały string, to ten ostatni hit jest parowalny. Możesz jakimś parę go przechwycić. Właśnie tak Feng ma WS1 plus 2, które ma efekty punch pary też właśnie.
No i inne postacie chyba, nie wiem, inne też mogą. Pewnie jakimś rewersalem zwykłym typu back 1 plus 3, tego typu rzeczy. Pewnie, pewnie tak. Właśnie, Feng też ma rewersale. Tak, i Tekkenie 7, no teraz dalej ma Sabaki na 1 plus 2. Punch pary. Na bloku minus 13. Jeżeli już sparujesz, to masz gwarantowany barek. To jest właśnie też taki gwarantowany follow-up, ale nie wspominałem o tym, ponieważ to Sabaki zostało tak znerfione okrutnie, że w ogóle nie warto używać tego ciosu. Jeśli chcesz sobie na Rida, na czutę tak zwaną, sparować jakiś cios, to albo Shifting Clouds, albo właśnie ten zwykły reversal back 1 plus 3, czy tam back 2 plus 4. Tak, to, a na co działa ten reversal? To jest punch pary też zwykła. A to nie, czyli to działa tylko na puncha, to nie działa na nogi? Nie. Okej. Okay. Wydaje mi się, faktycznie, że tak. Tak jest, tutaj nawet jest podgląd. Okej, okay, tak. Czyli to jest reversal tak naprawdę, a nie pary, ale tak, to jest na puncha. Mhm. No i tyle właściwie. Myślę sobie, czy jeszcze jakieś cioski są Fenga. Czy w polu UF3 jest użyteczne? Mocno pod ścianą jest użyteczne, bo pod ścianą można podnieść do combo. Podnosi się z UF3, będąc pod ścianą. To jest właśnie taki okej mid na jakąś presję pod ścianą, bo jest też bezpieczne i tak dalej, więc to jest spoko. Okay. Jeszcze może z ciosów takich, które na które warto zwrócić uwagę, to Feng ma WS1-3. To jest nowa kara, której nie miał wcześniej, taka nowa seryjka. I jeśli Feng się, no to jest kara na 13 klatek, a jeśli Feng się spóźni, to możemy kucnąć pod drugim ciosem, mimo tego, że ta animacja nie wskazuje, jakby to był high. To wygląda tak podchodzący pod mida, no ale to jest high. Tak więc jeśli Feng się spóźni, to możecie kucnąć pod drugim. Tak. I tam jest jeszcze taka rzecz, że WS1-2 to jest mid-mid, WS1-3 to jest mid-high, ale tam nie ma żadnego mix-upu, to zawsze da się kucnąć, bo WS1-2 jailuje, więc zawsze trzymając DAG, można to kucnąć bez większych problemów. Tak jest. Jeszcze z innych ciosów Fenga myślę, czy FF2 jest przydatna, chyba że to będziesz mówił przy hicie. Tak, chciałem o tym wspomnieć właśnie potem. Okej, okay, to jeszcze może dla takich graczy, którzy może są na niższym poziomie. Powiedz proszę coś o tej seryjce. Jeżeli pierwszy wejdzie na counter hit, to można to sobie hit konfirmować. To też właśnie spoko, szczerze mówiąc. To daje splata za duży damage i tyle. No i można właśnie rozpoznać, kiedy można kontynuować ten string, przez to, że jeśli wchodzi to na counter, to jest to jasno oznaczone i dźwiękiem, i animacją. Tak, i jest tam dosyć duże okno, żeby to sobie skonfirmować i to zrobić i być zadowolonym, że się zadało właśnie 50 obrażeń. A drugi cios jest na bloku bezpiecznym. Trzeci można opóźniać, ale jest karany na minus 19, więc tak, należy oczywiście uważać. Jeszcze jeden cios mi przyszedł do głowy, mianowicie SS dwie ręce. No na upartego, jeśli się lubi używać tego Sidestep 4, to można z tym mieszać. Można też czasem sobie taką rzucić, bo to jest plus 1 na bloku. Mhm. No i pod ścianą jest też spoko, właśnie dlatego, że jest plus 1 na bloku. A jak Feng jest plus 1, to już jest groźny, bo jest back 1. Jest 1-3 draft string, który jest plus 8, ale to potem.
To a propos Car będę mówił. No i przed chwilą, przed chwilą zrobiłem wybitkę, o której nie powiedzieliśmy, czyli QCF2. A tak, to jest cios, który jest według mnie wykluczony kompletnie. O, to jest useless, to jest bezużyteczny cios, nie róbcie tego, bo... Nie. Nie crashuje? Nie, to trochę crashuje, ale... To jest minus 14. Nagroda nie jest taka duża. I raczej jak ktoś widzi tęga, który wchodzi na twarz do Sway'a, to nie spodziewa się low'ów za bardzo, więc większość czasu tam nikt kucał nie będzie, no chyba, że właśnie można ze Snake Dasha też zrobić to FCD w 1-4-1, czy nawet ze Sway'a. No, ale generalnie, jak to mówi nie rekomenduję tego ciosu. Rozumiem. No dobra, to jeszcze może na chwilę wrócę do w zasadzie początku, czyli połki. Jego podstawowa karia to jest 1-2 albo 1-2-2. I teraz tak, jeśli zrobimy 1-2-2 po prostu, to jesteśmy na plus 3, ale możemy zrobić 1-2-2 tył. I wtedy przewaga jest troszkę większa, no i też mamy mix-up. O tym warto wiedzieć, no bo Feng może sobie wybrać, którą opcję wybierzemy, chociaż zwykle chyba robi się 1-3, przez to, że to jest aż plus 8. No, to jest generalnie kara, dlatego miałem to zaplanowane, żeby o tym powiedzieć a propos kar, no ale tak. Dobra, to przejdźmy w takim razie, jeśli to już wszystko, w tym momencie do hita. Hit. Samo wejście do hita jest umożliwione poprzez FF2 minus 9 bodaj na bloku. Nie jest to tak mocna FF2 jak niegdyś Gina. Teraz Gina FF2 nie jest takie braindead. No ale dalej jest ok, albo jak tam Azui, czy nie wiem, czy Devil Gina, ale jest to też spoko cios. O, albo nie jest tak dobre jak, nie wiem, FF3 na przykład. Ale wciąż jest to cios. Na właśnie takim niższym poziomie na pewno, i nie tylko, będzie działać zrobienie FF2 w backtempo. Tak po prostu. I tyle. Dalej mamy właśnie to, o czym mówiłem na samym początku, czyli F1 plus 2. Safe power crash. Mamy barek, który no, jest karą, ale wiadomo. To nie gra fengiem i sobie nie lubi barka przypałować, to nie gra fengiem. Co mamy dalej? Mamy Kenpo 2 i mamy Backturn 2, które robisz tył 3 tilda 4 na przykład. Aha, tył 3... Tył 3 tilda 4, o. Dobra, i mówisz Backturn 2? Tak jest. Tak. No i kolejno. Jeśli zrobimy, może już zacznijmy od tego, Backturn 2 w hit dasha daje gwarantowane FF3 bądź barek. Dobra, to ja sobie tylko ustawię, żeby ten hit był cały czas, żebym nie musiał go dawać. Czyli, czekaj. Tam jest gwarantowany barek bądź FF3. FF3 jest takim max damage'em, ale przy ścianie to nie siedzi z jakiegoś powodu, więc przy ścianie robimy to w barek. Dosłownie taki sam knockdown jest po barku hit dash. Też tam robimy albo kolejny barek, albo FF3. FF2 to jest juggle starter.
Kenpo 2 to również jest Juggle Starter. I po F1 plus 2 w hit dasha można zrobić gwarantowanego stompa. Ale tego czasu raczej nie warto robić hit dasha, ponieważ jeżeli zrobisz go bez niego, będąc w hicie, zrób F1 plus 2 i tam jest właśnie ten stomp gwarantowany. Albo splat, jeżeli jesteś blisko ściany. Idąc dalej, mamy w hicie ulepszone back 1, która jest teraz bezpieczna, bo tego potrzebował. I jak widać, bez efektu counter hita jest ten knockdown, który gwarantuje barek. Jest też 3 plus 4, czyli ten taki przeskok, który na hicie daje gwarantowany back turn 3. A na bloku jest się tak, robiąc tak z bliska, jest się plus 12 bodaj na twarzy. No i tam można sobie coś pomieszać. Można zrobić sweepa, można zrobić 1 plus 2, można zrobić właśnie rzut z back turna. O tym życie z back turna powiem później, tam też jest taki sos pewien, który warto, żeby nowi gracze wiedzieli. I co jeszcze w hicie? Jest jeszcze FF1 plus 2 hold, które na bloku jest guard breakiem, które daje plus 11, więc możemy zrobić 1-3 na przykład w polu. A pod ścianą właśnie robimy back 1 w całe combo na ścianie. Więc to też jest mega fajne i ja na przykład bardzo lubię to robić. To jeden z moich ulubionych ciosów. Chyba mój ulubiony cios w picie, szczerze mówiąc. Nie dziwię się. Jeśli chodzi o hit, to tyle. No to 3 plus 4 jest niby tam sidewalkowalny czy sidestepowalny. Yoshimitsu sobie może oczywiście spinem uciec, ale no Yoshimitsu może uciec od wszystkiego tym spinem. Właśnie warto nadmienić też zasięg tego ciosu. Nie jest już on taki niesamowicie OP jak przed nerfem, ale dalej jest to spory zasięg, bo przed nerfem to no, z tego dystansu, z którego przed chwilą zrobiłeś, by to złapało na 200%, ale no dobrze, że nie łapie, bo to trochę braindead było. I to jest cios, który jest nieblokowalny i idzie na jaką wysokość, bo to nie dać, to jest na low, tak? No to jest taka fala uderzeniowa, która po prostu tam trochę chipa bija i tyle. Ona coś tylko chipa, tak? Czekaj, ona jest z daleka ona jest nieblokowalna i też bije chipa, okej, okay, to jest dziwne, bo nieblokowalny nie powinien być chipa, tylko po prostu od razu damage, no mniejsza z tym. Tylko chciałem zapytać o wysokość, na przykład ktoś może sobie odskoczyć od tego, więc czy to idzie na low? Szczerze mówiąc, to nie wiem i nie zaobserwowałem tego w meczu, nikt mi tego nie przeskoczył jeszcze, więc... Można. Ale no, chyba się da, więc tak jest to opcja. I wada tego ciosu jest taka, że on siał zniszczenie na początku, taka na 8, ale teraz lepsi gracze już naprawdę, jeśli się spodziewają, bo jeżeli Feng stoi z hitem w takim zasięgu, to jest dosyć, można się tego spodziewać, że gracz Fenga to zrobi, więc ludzie już są przygotowani, żeby to sfloatować jabem na przykład, nie? Albo hitburstem też można. Aż w ten sposób, okej. Okay. To jeszcze powiedz mi, jak oceniasz jego hit smasha? Crashuje haje. Daje splata z pół kilometra. Co prawda nie z kilometra jak Jin, jedynie z pół kilometra. Więc balans. 20 klapek. Na niższy level myślę sprawdzi się taki super zaawansowany flowchart 3-2 na blok, hit smash.
Znaczy F3-2. I jak już zauważyłeś, na bloku przechodzi w Shifting Clouds. Można tam zmaszować Rage Arta, więc to nie jest tak, że to jest totalnie darmowe podejście. Znaczy, jeśli ktoś nie ma Rage'a, to jest to właściwie darmowe podejście. Można skancelować. Właśnie tyłem, tak jest. Można skancelować, ale lepiej sobie wejść w ten Shifting Clouds, bo to też ma takie recovery, że nic nie wciskając właściwie od razu blokujesz, nie? Więc myślę, że warto. Overall okej, cios, ale są lepsze hit smashe w tej gierce. No dobra, czy to wszystko dotyczące hita? Tak. To zanim jeszcze przejdziemy do rzutów, powiedz coś o betę Fenga, czyli o backturned, jak stoi do nas plecami. Jest tam też opcja na wszystko, tak naprawdę. Jedynka daje na hicie gwarantowanego barka. Dwójka, tak jak mówiłem, jest power crushem, ale jest karalna na minus 13. Jeżeli chodzi o safe opcje, to mamy trzy główne, których używamy. Safe są dwie. Mamy BT3, która jest dosłownie tym samym co FF3. Trzymając przód można przejść do Shifting Clouds. Zarówno robiąc FF3, jak i robiąc trójkę z Backturna. Mamy 1 plus 2, które na counterhicie daje gwarantowane FF3, bądź właśnie to, co zrobiłeś teraz. Po szybkim odwróceniu się jest też gwarantowany barek. I szczerze mówiąc, to jest chyba lepsza opcja. Właśnie to odwrócenie się w ten barek. Bo to FF3 jakieś jest takie, nie wiem, zwłaszcza online, to jest mega inconsistent. No i oczywiście sweep, dół 3 w backturnie. No i jest jeszcze czwórka, to jest kop na haja taki, ale nie wiem. Nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktoś tego użył, szczerze mówiąc. I no, to nic nie daje. Po prostu to jest też cios do wyrzucenia generalnie. No i jest też oczywiście tak samo jak u każdej postaci z backturnem, generyczne D4. Teraz już trochę słabsze. Gracze Ravena płaczą, ubolewają nad tym. Mnie to aż tak nie boli, bo nigdy z tego jakoś za bardzo nie korzystałem, no ale jest też taka opcja, jeżeli chcemy coś zrobić sobie szybkiego lowka. O, jeszcze jest D1 w backturnie. To jest właściwie taka opcja na low najbezpieczniejsza dla Fenga z backturna, no bo jak już mówiliśmy, uniwersalnie D4 z backturna są minus 15, to jest minus 13 i na counterhicie to też daje stompa po crouch cancelu, ewentualnie jest tam taki w sumie dosyć trudny pick-up, którego się nie uczyłem, bo mi się nie chciało, ale tam można zrobić crouch cancel D4 w coś tam i to hitem podnieść, tego nie pamiętam, szczerze mówiąc, to gdzieś po Twitterze latało i w sumie to tyle. Dobrze, to w takim razie pora na rzuty. Peng ma break tylko na 1 plus 2. Nie ma rzutów, które wymagają breakowania albo jedynką, albo dwójką. Mają właśnie UEV 1 plus 2 lub generic throw 1 plus 3, 2 plus 4. Osobiście lubię rzut na 2 plus 4, bo spoko oki jest po nim. Jesteśmy blisko, można zrobić jakieś DF3 na przykład.
Można zrobić sobie dół 4. Można sobie zrobić back 4. Tak samo po rzucie na dwie ręce też jest spoko oki. Też tam właśnie po rzucie na dwie ręce DF3 jest taką zawsze bezpieczną opcją, więc właściwie można zawsze to robić. Jeżeli ktoś zostaje na ziemi, to jest przewrócony. Jeżeli wstaje z jakimś wake up kickiem, no to jest za to wybijany. Jeżeli wstaje z kusnięciem, też jest za to wybijany. Także no ogólnie fajny cios. Jeszcze w bakturnie Feng ma rzut. Jeśli się odwrócisz, klikasz 1 plus 4, albo tam 2 plus 3. Ten lub ten input, może być 1 plus 4, może być 2 plus 3. I to jest rzut, który breakujesz dwoma rękami, ale będąc w bakturnie możesz też robić generic graby. I myk tu jest taki, że robiąc generic graba w bakturnie, animacja również wygląda jak animacja na dwie ręce. Więc to jest po prostu guess. Nie możesz na to zareagować. Bo animacja wygląda tak samo wychodzącego rzutu, więc no... Trzeba to zgadnąć i tyle. Ale no... Warto nadmienić, że to wcale nie jest takie mocne, zważywszy na to, że Feng ma sweepa w bakturnie, więc ludzie sobie tam lubią kucnąć. Ale jest to rzecz, o której warto pamiętać, że można sobie tak kogoś tym też pomieszać fajnie. No i myślę, że to tyle. Okej, okay, przejdźmy w takim razie teraz do kar. Najpierw ze stania, od najszybszych do najwolniejszych. Dobrze, także na stojąco dychę mamy 1-3 plus 8 lub 1-2-2, które jest plus 3, tak jak już wcześniej o tym powiedziałeś. Plus 5, jeżeli przytrzymamy tył i wejdziemy sobie w backturn. Na trzynastkę jest barak, back 1 plus 2. Na piętnastkę mamy UF4 hop kick lub DF4 3. To jest dobra kara na to, jeżeli ktoś rzuca minus 15 pod ścianą na przykład. To jest wtedy splash kick i jest combo. Na 16 mamy 3 1 plus 2. Po prostu. 45 damage'u. No oki żadnego to po tym nie ma za bardzo, jak widać, daleko odrzuca. Przy ścianie jest splacik. To też jest świetny Whip Punisher swoją drogą. Na 18 F4B, co już powiedziałem wcześniej. I na 21 klatek F3 plus 4. F3, 4. F3-4, tak, przepraszam. Mm-hmm. No i jeżeli chodzi o kary z Wild Standing, z kuca, to mamy tak, mamy na 11 WS4, plus 7. Jeszcze no, jak jest 10, to czasem można dig jabem ukarać. Tak, na upartego mamy na 10 dig jaba, no ale mało jest ruchu, mało jest low w minus 10, mam wrażenie. Taka nie 7 chyba Josie miała taki low i nie wiem kto jeszcze. Chyba to dół 4 Josie był minus 10, ale to nie jest ważne. Na 13 mamy WS 1-3, który jest plus 4. I grając Fengiem staramy się to robić tylko na karę, a nie na pałę. Ponieważ lepszy gracz zawsze to kucnie, tak jak mówiłem, a nie warto ryzykować po prostu. Na 15 mamy WS3 lub WS2, które pod ścianą daje splapa, a na counterhicie daje też combo. Tam jest właśnie taki... można sobie kogoś tak trapować, robiąc na przykład, nie wiem, DB3 w WS2, można tak kogoś sprawdzić. Jeżeli ktoś tam sobie coś kliknie, no to ta WS2
Zlanczuję. No i na... od 18 klatek w górę teoretycznie powinno się tym karać Hellsweepy. Jest full crouch DF2 właśnie, ten nut punch, o którym wcześniej mówiłem. Ale z reguły można wszystko karać tą WS3 i też jest okej. Więc jeżeli ktoś o tym zapomina, to nic się nie dzieje. Ale no, ma taką karę, więc warto o tym wspomnieć. Okej, okay. No to jeszcze dodam coś, co też powtarzam przy innych okazjach, przy innych poradnikach, że w razie czego to UF tą Troll 4 na takie mocniejsze lowy typu Snake Edge można też zrobić. To przez to, że po prostu ten pierwszy cios zadaje dużo obrażenia, bo aż 20. Ale z tego co wiem, nie wiem czy to był bug, na pewno było tak w pierwszych wersjach TK na 8, że delayed hopkickiem nie dało się karać tych Hellsweepów. Nie wiem czy to już jest zmienione, to trzeba sobie sprawdzić. Ja i tak zawsze wszystko WS3 karam. Okej. Okay. Jest okej. Okay. No WS3 jest fajna, bo ona też ma całkiem spoko zasięg. Mhm. Dobra, no to chyba wszystkie punkty już omówiliśmy, chyba że jeszcze przyszedł ci do głowy jakiś cios, który został pominięty. W sumie to nie, chyba nie. Dobra, przejdźmy w takim razie teraz do matchupów. Na jakie postacie Feng ma łatwo, a na jakie ma trudno? To może zacznijmy od tych, na które ma trudno, bo jest ich niewiele, szczerze mówiąc. Mhm. Myślę, że Yoshimitsu jest takim pikiem, ponieważ spin i to kwestia spina, a nie tęga. Mhm. I to jest tak mocno na siłę właściwie powiedziane, bo no nie ma za bardzo oprócz tego złych matchupu, jeżeli się o tym zastanowię, tak jak mówiłem, gracza tęga limituje tylko gracz tęga. Jeżeli chodzi o takie matchupy, które faworyzują Fenga, to na pewno postacie, które nie mogą DB trójki wybijać, typu Psyka, typu Steve. Generalnie Feng raczej na wszystko czuje się dobrze. Nie ma takiego matchupu, w którym Feng jest 40-0 na przegranej pozycji i trzeba się niesamowicie napracować, żeby coś ugrać i tak dalej, nie? Czyli można było powiedzieć, że Feng jest taką postacią dla prawdziwych fanów Tekena. Lubicie Tekena? Bierzcie Fenga, na pewno będziecie zadowoleni. Tak jest. Okej, okay. A jakich graczy według ciebie powinni obserwować ludzie, którzy chcą się nauczyć grać Fengiem? Na pewno Dombili, na pewno Joka i Kokoma. Bardzo mi się też podoba Gramulgold. Ni nie rekomenduje Fenga, więc Ni nie oglądamy, ale tak jak mówię, głównie Joka. Według mnie no najlepszy Feng w Europie. Nie wiem czy na świecie, ale na pewno w Europie. Także jeżeli ktoś chce dobrego Fenga pooglądać, to Joka. A w Polsce? A przepraszam, dokończ. Właśnie jeżeli chodzi o polskich graczy, no to nie wiem, ciebie nie będę wymieniał. Chociaż w sumie mogę, jak ktoś chce zagrać, to spoko. Jeszcze bym powiedział, że Gerber ma dobrego Fenga i Bulwiakos. To są gracze, z którymi warto sobie pograć, jak ktoś chce się czegoś nauczyć. Bulwa ma w ogóle też ogromną wiedzę teoretyczną i tak dalej. Dłużej gra w grę ode mnie, lepiej zna różne mechaniki i tak dalej, także jeśli ktoś miałby ochotę poćwiczyć sobie na Fenga, no to polecam też właśnie Bulwę albo Gerbera, no albo właśnie siebie. I tyle. A
A ja zapytam o jednego Fenga, którego nie wymieniłeś. Zobaczymy, czy się obrazi, czy nie. A co z Fengiem Łakomego? Arek chyba nie gra już Fengiem. W sensie on sobie tak nim grał przez chwilę. Aha. Już zrobił, tam widziałem Azufenu sobie klikał ostatnio. Jak widziałem, jak grał. No rozumiem, no powiem ci, że jak ja widziałem jego Fenga, to miałem wrażenie, że on się po prostu męczy, że on szuka postaci, ale ten Feng mu chyba nie do końca odpowiada. A Gerber trochę swoją tak drogą. A Gerber swoją drogą to ostatnio grał Hwarangiem na turnieju. A nie wiem, czy wiedziałeś, a nie Fengiem. Tak, tak. Wiem, że Gerber tam testuje różne piki, ale jego takim, można powiedzieć, pierwszym mainem jest Feng i dobrze nim gra, także polecam obczaić zawodnika. Dobrze, polecamy Gerbera. Okej, to przeszliśmy już przez wszystko i pora na zakończenie. No i tutaj standardowo pytam gości, czy chcieliby coś zaśpiewać, a może mają jakiś żart, wierszyk. Jak to jest u ciebie? Odpuścimy sobie dzisiaj. Odpuścimy sobie, nie będzie dzisiaj dymów. Tak, tak. Dzisiaj bez dymów, na spokojnie. Dzisiaj, dobrze. Dzisiaj nie roimy dzisiaj. Dobrze, pełna kulturka. No zobaczymy, tak kiedy jest. Będą kolejne dymy. To ja w takim razie bardzo ci dziękuję. Poszło w miarę szybko, więc myślę, że to będzie taki w miarę skondensowany poradnik do tego, jak grać Fengiem. Czy chcesz coś powiedzieć na koniec do naszych widzów? Pozdrawiam wszystkich fanów i antyfanów też. I w sumie wszystkich pozdrawiam. Dobrze, no to mam nadzieję też, że wszyscy cię pozdrawiają. Pozdrówcie proszę Shadowna w komentarzu. W takim razie jeszcze raz dzięki. No i zapraszamy osoby, które oglądają jeszcze tutaj ten poradnik do sekcji Juggli, która już będzie za chwilę. Widzimy się w kolejnym poradniku. Do następnego. Cześć.
Yeah.